Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, dzisiaj Pacusia od jegomościa, od Mariusza, który już do mnie, wysyłał już produkty, dzięki czemu miałeś okazję zobaczyć produkty od... No, testuję je, raczej otwieram teraz paczuszkę pewnie z tymi samymi produktami, a że akcja z Ukrainą jest jaka jest, na FB, na Facebooku na FB, ludzie prosili mnie, żebym pousuwał filmy z tymi produktami, bo to jest rosyjska firma. Kurczę, myślę, że Putin to nawet nie ma pojęcia, że ta firma istnieje, więc nie dajmy się, kurczę, zwariować. No, przykra sprawa, ale wiadomo, bez przesady. O, nie tę stronę w ogóle otworzę. Co my tu mamy? No, wow, to już wiem, co tak śmierdziało. Puścił skurczybyk. No, trochę się go wylało. I już mówię, jak on śmierdzi, jak? Co on mi przypomina? Któryś kurczę mi przypomina któryś produkt. Tylko nie pamiętam, który. Ten puścił skurczybyk. I to znacznie. Dobra, idę po rękawiczki. Szmatka jest. I już go wycieram. No, okej. Okay. Ale śmierdzi jak... Co on mi przypomina? Kurczę, któryś produkt. Troszeczkę zajeżdża mi... Nie wiem, czy nie Gionem. Naprawdę. Troszeczkę tak zajeżdża Gionem. Odrobinkę zajeżdża, tak. Kurczę. Dobra, to do śmieci wyrzucę. Kolejny produkt. Odświeżacz zapach. Wood. Okej. Wow. O, coś tu jest. Uwaga. Pstryk. Shine Systems. Leather. Coś do skórki. Lotion jakiś, kurczę, nie wiem, o co chodzi, nie znam tematu. Ale firma, żeby nie było, naprawdę robi dobre produkty. Super, naprawdę. Ja jestem bardzo miło zaskoczony tą firmą. Kolejny, Shine System. Ooo, kwaśny cleaner. Od 1 do 3 do 1 do 10, rewelacja. Zaraz będziemy wąchać. Dobra. Kolejny produkt, o to te, pozwolę sobie tutaj odłożyć. Ładnie pozawijane, szkoda, że tam korek puścił. Nie znam. Szampon. Lollipops jakiś, kurczę. Będziemy wąchać. Szampon Lollipops. O kurde, a tu co mamy? Glass Cleaner. No już od razu jak zobaczyłem kolor, miałem mówić, że pewnie coś do szyb. Okej, okay. I kolejny nasączony. Ale dobrze, Katonik. Szampon. Kurczę, od 30 do 50 ml na 10 litrów wody. Zaraz będziemy wąchać. Idę. Pościereczkę nie idę. Tutaj, ta jest sucha i czysta. No szkoda, że Dayron puścił. Trudno. Wszystko, słuchajcie, Shine Systems. Ok, zaraz będziemy wiedzieć, co jest 5. Będziemy badać. To odkładam. Kurde, coś ciężkie to jest. Tak, może coś tu jeszcze jest, a ja o tym nie wiem. Ale wylało, co? Puściło pięknie. Dobrze, że jest gęsty. Ok, dobra. To do wyrzucenia będzie. Teraz tak. Po kolei. Mariusz, wąchamy. Przełamany jest jak... Bardziej, kurczę, tutaj, słuchaj, w stronę idzie, już mówię, w stronę Polytop, jeżeli chodzi o Dayron. Tak, w tę stronę, taki trochę też zakrawa mi zapachem o Corrosola od Bildhambera, naprawdę. Lecimy dalej. Ale pozaklejał. Lecimy dalej. Tu jakiś szamponik. A ja uwielbiam szampony. Zapach. Średni. Bez szału. Ale może robić robotę. Poczytam o tym, do czego tak naprawdę służy. Tego jestem bardzo ciekawy. Jakiegoś Lollipopsa. Tyk. Ładnie zapakowane. Fajnie. A Dayron, no wiadomo, no różnie to bywa. No kurczę, korek musiał być kiepski. Fajne butelki w ogóle. O, przyjemnie. Fajnie, świeżo. Może być bomba. Okej. Okay. Kurczę, jak ja lubię szampony, jak ja uwielbiam piany. Nie masz pojęcia. Tutaj, leder jakiś, kurczę, coś tam. Coś do skórki, tylko jeszcze nie wiem, czy to będzie odżywka, ale patrząc na gęstość, będzie to prawdopodobnie odżyweczka. Zobaczymy. Prawdopodobnie. Pyk. I niuchamy. O, w mordę.
ale zapach, perfum takich. Ale wypas, co on mi przypomina, ojeju. Perfumy męskie, nie Kenzo. Obłęd. No, tu nawet żeby on był kiepski, to i tak go lubię ze względu na zapach. Kupił mnie. Już mnie kupił. Ale rewelacja. Super zapach. O, temu to się przyjrzymy dokładnie. Fantastyczny. Kolejna rzecz, co my tu mamy. Tu mamy odświeżacz zapach. O. Przyjemny, też taki męski. Rewelacja, to dam żonie do pomuchania. Też może być całkiem przyzwoicie z tego, co czuję. Naprawdę, super. Wytrzemy to, wytrzemy czymś, kurczę. Może ta jest czysta? Jest. O, dobra. Zbadamy ten odświeżacz. Stryknięmy ze dwa razy. Dobra, niech sobie tutaj wisi. Tak. Fantastyczny będzie. Uuu, jest dobrze. Jest. O, tak. Też mi coś przypomina. Męskie jakieś zapachy. Kurde. Bajka. Naprawdę jakieś perfumy męskie. Żona będzie wiedzieć. Moja żona to ma nos naprawdę idealny. Jakby się bawiła jeszcze chemią samochodową, to by była nie do zajechania, jeżeli chodzi o zapachy. O, śmierdzi amoniakiem, będzie dobrze domywał. To już wiem. Na pewno będzie dobrze domywał. Te śmierdzące amoniakiem z reguły naprawdę domywają fantastycznie. I lecimy. Ostatni produkt. Tu mamy kwaśny cleaner. Czyli kwaśny APC, można powiedzieć. Który jest bez zapachu, słuchaj. Zobaczymy, zbadamy temat. Zobaczymy. Postaram się tę ilość jakoś mądrze wykorzystać, tak żeby zrobić jakiś optymalny teścik, wiadomo. Okej. Okay. Dziękuję bardzo, Mariusz. Kolejne produkty Shine Systems od Ciebie. Bardzo mnie to cieszy. Zamawianie, jeżeli chodzi o te produkty, jest ciężkie, bo to jest, pokazałeś mi tam któraś strona, tak, tam promocje. Nie mam na to czasu, kurde, ale dzięki Tobie właśnie mam przyjemność bawić się tą firmą. Jeszcze raz Ci serdecznie dziękuję. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć! Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra.